Dzień dobry, Dominika Ciosnicz, Salon 24, a dzisiaj witam nie eurodeputowanego, ale księdza zakonnika, ojca Adama Parszywkę, który jest szefem z Krakowa Salezyńskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Obecność ojca w Parlamencie Europejskim nie jest dziełem przypadku. Ojciec Adam będzie bowiem dzisiaj prezentować filmy zrealizowane właśnie w ramach Ośrodka Salezyńskiego. Filmy poświęcone prześladowaniom chrześcijan w Syrii i w Egipcie. Dwa filmy. Pierwszy Być Koptem, drugi W pułapce wojny. Młodych krakowskich twórców Macieja Grabesy i Michała Króla. Skąd pomysł, proszę ojca, żeby zająć się właśnie realizowaniem filmów poświęconych tak bolesnemu, trudnemu tematowi? Od wielu lat nasza organizacja zajmuje się pomocą przede wszystkim misjonarzom, ale też i chrześcijanom, chociaż prawdę mówiąc pomoc przede wszystkim materialna i pomoc duchowa dociera nie tylko do wyznawców religii katolickiej, chrześcijańskiej, ale też do różnych społeczeństw. Ponieważ jedną z naglących spraw, którą postrzegliśmy w ostatnich latach, jest problem prześladowanych chrześcijan, to znaczy tych najbardziej uciskanych, odrzuconych, zmarginalizowanych. A ponieważ ten problem jest bardzo często pomijany albo bardzo trudno w ogóle do tego problemu w jakiś sposób dotrzeć szerszemu społeczeństwu światowemu, w związku z tym postanowiliśmy się również włączyć w ukazywanie prawdy na temat prześladowanych chrześcijan na świecie. Przede wszystkim chodzi nam o to, aby prawda zobaczyła światło dzienne. No i dlatego też staramy się poprzez te dostępne dla nas środki, staramy się upowszechniać tą wiedzę dla szerokiego społeczeństwa. Dlatego też jesteśmy tutaj i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Proszę ojca, z czego wynika to, że właściwie z każdym rokiem nasilają się akty przemocy wobec chrześcijan? Jak oblicza organizacja Open Doors, to zdaje się, co 3 minuty jest na całym świecie zabijany jakiś człowiek wyznający chrześcijaństwo. W mediach się bardzo mało o tym mówi. Panuje takie powszechne przekonanie, że jakie dyskryminowanie chrześcijan? A tymczasem problem się nasila. To już nie tylko Afryka, to już nie tylko Azja, ale także inne kontynenty, Ameryka Południowa, nawet w Europie też dochodzi do aktów dyskryminacji i wręcz prześladowań chrześcijan. Wynika to z samej natury, przede wszystkim wydaje mi się, że wynika to z samej natury Kościoła i wiernych tego Kościoła. Przede wszystkim nie określiłbym jako bierności, ale jako pokojowego nastawienia. W związku z tym są łatwiejszą ofiarą? Stają się łatwiejszą ofiarą wszelkich konfliktów. W związku z tym bardzo łatwo rzucić pewne nie tylko pomówienie po to, żeby dokonała się egzekucja. Bardzo łatwo jest przy różnych napięciach dochodzi do pewnych wyładowań społecznych poszukać, jakbym to powiedział, kozła ofiarnego. I bardzo często tym kozłem ofiarnym przy różnych problemach politycznych, ekonomicznych stają się chrześcijanie. Stają się przede wszystkim tam, gdzie wybuchają bardzo często konflikty nie na tle religijnym, ale te konflikty, jak wspomniałem już, na tle często politycznym, czy wpływów, czy ekonomicznym. I ostatecznie w jakiś sposób te problemy znajdują ujście, czy też posługuje się przy tej okazji chrześcijanami, którzy cierpią w tym momencie wtedy prześladowani. Przykładem dobrym może być chyba Syria, prawda? W Syrii przecież zaczęło się powstanie przeciwko reżimowi Asada i nie było docelowo wymierzone przeciwko mniejszości chrześcijańskiej, a w którymś momencie chrześcijanie znaleźli się w ogniu. Dokładnie, chociaż przykłady różnych krajów moglibyśmy znaleźć choćby nawet wcześniej w Iraku. Prawie 4 miliony chrześcijan musiało w efekcie końcowym opuścić, uchodzić z tego kraju, to chrześcijanie. Również w innych krajach, również w Egipcie, nawet jeśli przemiany się dokonywały, nie były one spowodowane jakimiś problemami religijnymi, jednak w efekcie końcowym znalazły choćby przede wszystkim grupa Koptów, na nich skupiło się główne prześladowanie. A jak mają, tak zastanawiałam się sama nad tym problemem, obserwując chociażby sytuację w Nigerii, gdzie przecież teraz ta sekta właściwie muzułmańska, tak,
coraz bardziej nie ma tygodnia, żeby nie atakowała jakiegoś kościoła, w którym odbywają się msze święte, ludzi wychodzących z kościoła. I tak zastanawiałam się sama, w jaki sposób możemy reagować, bo czy chrześcijanie mogą się bronić, czy to nie jest tak, że powinni nadstawić biblijny drugi policzek i pozwolić się prześladować, czy mogą... Jak reagować na to? Jak powinni przede wszystkim sami prześladowani reagować i my jako Europa, jako ludzie powinniśmy reagować? Przede wszystkim nigdy chrześcijanie nie uciekają się i nie mogą z zasady, z założenia uciekać do form przemocy, przemocy fizycznej, przemocy militarnej. W związku z tym, dlatego też przede wszystkim trzeba szukać dobrych rozwiązań dyplomatycznych, pokojowych. I tutaj nasze zadanie, żeby nie zostawić bezbronnych, bo rzeczywiście to społeczeństwo chrześcijańskie staje się wtedy bezbronne, kiedy nie może wprost się bronić. Dlatego też przede wszystkim jest potrzeba posługiwania się innymi wpływami, czy to wpływami ekonomicznymi, na dzisiaj tak szeroko pojętą i tak bardzo, ja bym powiedział, podkreślaną tolerancję, no a często w tych krajach, czy to krajach Bliskiego Wschodu, gdzie mówimy również, czy krajach północy Afryki, dotykając Nigerii, widzimy, jak przesuwa się pewien front wpływów i to, co my mówimy bardzo często, że to jest pewna wiosna dla innych wyznań, dla chrześcijan niewątpliwie jest ona jesienią, staje się jesienią, ale i nie wiemy, czy nie stajemy przed zimą dla chrześcijan w tych częściach świata. Ale w samej Europie też nie jest w sumie lepiej, bo oczywiście nie ma aktów przemocy w tak jaskrawych, jak właśnie, nie wiem, chociażby w Syrii, w Iranie, w Iraku, w Egipcie, ale mamy do czynienia z bardziej wyrafinowanymi sposobami dyskryminowania chrześcijan. O tym właśnie też mówią różne organizacje katolickie, chociażby Open Doors wspomniane. Są, nie wiem, na przykład prześladowani ludzie, którzy wykonując jakiś zawód, pracę, mają jednocześnie, nie wyrzekały się swojej wiary, swoich poglądów, swoich zasad. Lekarze, którzy nie chcą dokonywać aborcji, pielęgniarki, która była w Wielkiej Brytanii, sytuacja pielęgniarki, która, prawda, została zwolniona z pracy za to, że nosiła krzyżyk. Są innego typu formy prześladowań, dyskryminacji i faktycznie w Europie też nie jesteśmy wolni zupełnie od tego problemu. Dokładnie tak to jest. To jest tylko trochę inna forma, ja bym powiedział, forma prześladowania, czy też dotykamy innego problemu tolerancji. To znaczy, się tutaj mówimy o pewnej, ja bym powiedział, trochę nierównej tolerancji. Bo jeśli mówimy o wolności sumienia, wolności wyznania, to musimy przenieść je na wszystkie sfery życia publicznego i dlatego też niestety tutaj ta grupa chrześcijan, grupa katolików, pewnie może i w sposób szczególny, znajduje się również pod ostrzałem tego, co wewnętrzne. Nie mówimy tutaj o prześladowaniu fizycznym w tym znaczeniu, natomiast dochodzi do innych form marginalizacji. Ja myślę, że tutaj również dotykamy na pewno i kwestii również i finansowych, przydzielania środków finansowych. Dotykamy tutaj również pewnych dostępów do sfer publicznych, czy też choćby nawet dostępu do środków społecznego przekazu, gdzie ten czas w jakiś sposób jest, powiedziałbym, w sposób szczególny limitowany, czy też nierówny dostęp. I co możemy robić w Europie chociażby? Poza tym, że powinniśmy przynajmniej mówić o problemie, nie udawać, że go nie ma. No, w Europie mamy dosyć trudne zadanie. Dlaczego? Dlatego, że te przemiany, które się dokonują, czy ja bym powiedział nietolerancje, bardzo często one są, nie są tak widoczne gołym okiem. Trzeba troszeczkę zastanowić się, trzeba trochę większego myślenia. I to, co dla nas jest najważniejsze, to przede wszystkim dotrzeć do opinii publicznej każdego obywatela Unii Europejskiej, każdego, kto nie tylko tutaj żyje, ale tutaj również tutaj przybywa, żeby można było odróżnić te nierówności.
No i wtedy zacząć działać. Ja mówię tak bardzo często, że wszystko zaczyna się od świadomości. Jeśli mamy świadomość, to wtedy jesteśmy w stanie, ja wierzę w dobro człowieka, jesteśmy w stanie, każdy człowiek opowiedzieć się za sprawiedliwością. Gorzej natomiast, jeśli dajemy się w jakiś sposób wciągnąć gdzieś w narożnik dyskusji, czy też opinii publicznej. Bo ja mam takie wrażenie, często jak rozmawiam ze znajomymi, tutaj w Brukseli, ale też i w Polsce, jak mówię o tym, że jest problem dyskryminacji chrześcijan, także w Europie, w Unii Europejskiej, to się część osób stuka palcem wymownie w czoło i mówi, że chyba zgłupiałam, bo gdzieś w Europie chrześcijanie dyskryminowani, że to nie, to jakieś dewotki tylko i wyłącznie powtarzają, że jest to bzdura. No niestety tak to jest. Nie ma tej świadomości. I to pokazuje jeszcze większą konieczność tego, abyśmy uświadamiali nasze społeczeństwo. Ja nawet nie mówię o tym, abyśmy pomagali im zdecydować. Tak jak powiedziałem nieco wcześniej, że każdy człowiek z natury jest dobry i wierzę, że dobro, kiedy znajdzie swoje, prawda znajdzie swoje miejsce, dobro zaraz za nią stanie. Dobro, które jest w człowieku, dobro, które jest w społeczeństwie. Dlatego głównym naszym zadaniem jest przede wszystkim o tym mówić, pokazywać w sposób bardzo pokojowy, ale nie chować się i nie chować głowy w piasek. A to, że bardzo często ktoś się jest w stanie popukać w czoło, to tylko świadczy o tym, że no niestety nie stać go na jakąś wnikliwą analizę tego, co się dzieje, nie jest w stanie bardziej się zagłębić, jest w stanie przeczytać pierwsze tytuły i na tym poprzestać z pierwszych stron gazet czy też portali, z najbardziej, ja bym powiedział, pewnie poczytnych. Mm-hmm. A jeszcze tak wracając właśnie do Krakowa, do Centrum Salezjańskiego Młodych, sama dopiero niedawno odkryłam, że jest coś tak unikalnego jak Wioski Świata na terenie centrum. Czy mógłby ojciec trochę więcej powiedzieć na ten temat? Bo to jest bardzo wydaje mi się ciekawe, warto zachęcić naszych widzów, żeby będąc w Krakowie odwiedzili również okolice klasztoru. Przyznaję się, że jest to całkowicie autorski i nowatorski pomysł. Przede wszystkim ma on na celu pokazanie całego świata. Z jednej strony biedy tego świata, więc tych, którzy są wyrzuceni na tej potężnej mapie, bo przecież mapa ma ponad 2 hektary, zajmuje przestrzeni. Pokazanie z jednej strony tej właśnie niesprawiedliwości, z jednej strony można by powiedzieć pewnej biedy, z drugiej strony bogactwa, które znajduje się w tych marginalizowanych. I tutaj nie dotykamy tylko i wyłącznie chrześcijan, absolutnie, tutaj dotykamy po prostu całych społeczeństw. Kiedy znowu mówimy o pewnej równości, o pewnej sprawiedliwości, my tutaj przez ten park chcemy przede wszystkim pokazać młodemu społeczeństwu Polski, jak ten świat wygląda, ten świat jest zbudowany i oprócz lekcji geografii czy też kultury przede wszystkim chcemy uwrażliwić człowieka, działać na jego serce, na wrażliwość tego człowieka poprzez ten park, który ma zadanie też wychowywać. Na jego terenie są zrekonstruowane typowe chaty dla poszczególnych regionów świata? Tak, mapa przede wszystkim, w centrum znajduje się mapa całego świata, po której można się przemieszczać. I ta mapa znajduje się w 15 kolorach, więc są to kolory według skali HDI, zróżnicowania społecznego świata, od najjaśniejszych do najciemniejszych, więc nie jest to czysto mapa geograficzna, ale jest to przede wszystkim mapa, która pokazuje problemy na świecie, które występują. Również my możemy odczytać położenie naszego kraju, a jednocześnie poza obrąb tej mapy do każdego kontynentu są charakterystyczne budowle, a w tych budowlach przedstawiona kultura najbiedniejszych ludzi z całego świata. Jest to bardzo ciekawy i nowatorski pomysł, ale przede wszystkim jest to pomysł, który ma edukować i pokazać trochę w taki sposób, dotknij, poczuj tą kulturę nie tylko na obrazku, ale rzeczywiście, choćby eksponaty, które tam się znajdują, są z całego świata, również i część budowli, domów, to są przywiezione choćby już tam z Mongolii i tak dalej. A czy widzi ojciec zainteresowanie wśród młodych ludzi wolontariatem misyjnym, czy młodzi chętnie angażują się właśnie w działalność misyjną? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że dzisiaj nie spodziewalibyśmy się, że jest w tej trochę kulturze
konsumpcyjnej, że jest taki odbicie, ja bym powiedział, no ewidentnie, choćby nawet ten rok, który niedawno rozpoczęliśmy, rok akademicki, przyniósł niemal nam podwojenie wolontariuszy, chętnych do tego, aby, a ilu ich jest, aby angażować się. Tylko do nas, na nasze spotkanie przychodzi ponad 70 wolontariuszy, a mamy swoje oddziały poza Krakowem, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Świętokłowicach, w Kielcach. I to przychodzą ludzie, którzy sami, my nie wychodzimy z ofertą, sami, którzy poszukują takiego zaangażowania, którzy chcą dać to, co jest dla nich najcenniejsze, więc czas młodego człowieka po to, żeby swój czas zaangażować w rozwiązywanie problemów, konfliktów na świecie, światowych, nie tyle samych konfliktów, które są i problemów w Polsce, ale przede wszystkim tych największych problemów światowych. I coś następnie, załóżmy, że tak młody człowiek właśnie ma w sobie, czuje taką potrzebę pomagania innym, zgłasza się do wolontariatu na przykład w Krakowie i co, na co może liczyć? Czy na to, że pojedzie na misję, nie wiem, budować na przykład szkołę w jakimś afrykańskim państwie? Przede wszystkim ja bardzo często powtarzam taki trochę dla mnie to już jest slogan, że nie buduje się szczęścia jednych na nieszczęściu drugich, a więc przede wszystkim chciałbym, żeby te osoby, które do nas trafiają, żeby nie tylko dały z siebie, ale żeby również otrzymały. W związku z tym staramy się dopasować zapotrzebowanie na wolontariat, na pracę, na wkład tych młodych ludzi z ich rozwojem zawodowym, z ich hobby, z ich zainteresowaniami, po to, żeby w tej dziedzinie, w której są bardzo dobrze, żeby mogli z tej dziedziny czerpać i poszerzać swoje możliwości. Tak na przykład inżynierowie czy budowniczy jadą przede wszystkim do tych krajów globalnego południa, krajów biednych, żeby poprzez swoje zdolności się zaangażować i też rozwinąć swoje możliwości jako fachowcy. Ci, którzy z kolei są wychowawcami, czy też nauczycielami, czy lekarzami, jadą przede wszystkim, żeby rozwijać swoje zainteresowania, swoje spektrum działania, no i żeby przede wszystkim w ten sposób pomagać, najbardziej profesjonalnie. Zatrzymam kciuki za większą liczbę, jeszcze większą liczbę młodych wolontariuszy. Życzę ojcu i całemu ośrodkowi właśnie jak największych sukcesów. Tak. Ja bardzo dziękuję, no i dziękuję oczywiście za to zainteresowanie, również tym, co robimy, po to, żeby nasz głos był mocniejszy, po to, żeby jak to byśmy chcieli, miłość i dobro ciągle odnosiło sukces. Pomimo, że nie jest medialne. Pomimo, że nie jest medialne, niestety. Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Bóg zapłać również.